46-letnia legniczanka zgłosiła policji, że mąż grozi śmiercią zarówno jej, jak i jej dorosłej córce. Na miejsce ruszyli policjanci. Jak się okazało, mężczyzna ten miał już wcześniej zasądzone środki zapobiegawcze w postaci zakazu zbliżania się i kontaktowania z kobietami, do których się nie stosował. Mężczyzna został zatrzymany, usłyszał zarzuty, a także został objęty dozorem policyjnym. Gdy tylko 49-latek wyszedł z policyjnego aresztu, poszedł prosto do miejsca, gdzie mieszkały kobiety i znów zaczął im grozić. Przestraszona 46-latka ponownie wezwała na ratunek mundurowych. Mężczyzna po raz kolejny został zatrzymany. Tym razem na wniosek prokuratury rejonowej w Legnicy sąd zastosował wobec niego środek w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Dzięki tej decyzji matka i jej córka mają przynajmniej kilkadziesiąt dni spokoju, oby mężczyzna wykorzystał czas na przemyślenia. Za popełnione przestępstwa grozi mu nawet 5-letnia odsiadka.